Nie zapomnijcie odwiedzić mojego drugiego kanału, łączonego fanpage'a oraz bloga na Tumblrze. Linki w opisie. Witajcie! Wakacje skończyły się 2 miesiące temu, ale na moim dysku wciąż kurzą się zdjęcia z zestawu LEGO kojarzącego się z tym radosnym okresem. Najwyższa pora go wam przybliżyć. Przed wami 60153 Zabawa na plaży. Na samym wstępie zaznaczam, że widoczna tutaj piaskowa płytka konstrukcyjna nie wchodzi w skład zestawu. Ustawiłem na niej figurki, żeby nie przewracały się oraz ponieważ to zwyczajnie ładnie wygląda. Zestaw jest kolejnym po zabawie w parku z 2016 setem, będącym w istocie paczką figurek i mini modeli oddających konkretną formę aktywności, w tym wypadku plażowanie. Tak samo jak zabawa w parku, zabawa na plaży zawiera aż 15 minifigurek. Pozwoliłem sobie ustawić je w różne scenki, bo omawianie tego w tej formie jest moim zdaniem ciekawsze. Oto w jednej części plaży pan i pani grają w siatkówkę. Podoba mi się siatka zbudowana z klasycznych białych fragmentów siatkowego ogrodzenia. Pani ma czerwony jednoczęściowy kostium i okulary, a pan krótkie niebieskie spodenki. Lubię to, że od jakiegoś czasu LEGO produkuje takie właśnie dwukolorowe nóżki, perfekcyjnie udające shorty. Podoba mi się również nadruk u pana. Zwykłe, przeciętne męskie ciało, nie jakieś super wysportowane, z sześciopakiem i klatą jak u Supermana. Widać po prostu, że jego mość nie ćwiczy za dużo na co dzień, no w końcu nie każdemu się chce. Nadruki są oczywiście półstronne, zdecydowanie bardziej skomplikowany prezentuje plażowiczka. Para gra zwykłą, białą piłką bez żadnego wzoru. Nieopodal starszy pan przeszukuje plażę za pomocą wykrywacza metali. Jak widać znalazł jakieś złote monety czy medaliony. No bardzo piękne i ciekawe hobby. Wykrywacz jest przykładem ewolucji starego elementu. Stare modele tegoż wyposażenia posiadały bowiem jeszcze studa na końcówce. Blisko poszukiwacza skarbów umieściłem kolejną minikonstrukcję. Leżak i mały stolik osłonięty parasolką. Blat stoliczka jest moim zdaniem trochę zbyt symboliczny i za mały. Można było tu użyć jakiejś większej płytki, nic się na nim nie da postawić. Za to leżaczek jest całkiem przyjemny i jakiś plażowicz może z niego swobodnie skorzystać. Stać, w tym wypadku pani w zielonym staniku i shortach. Jej hobby jest, jak widać, fotografia. Zabrała ze sobą aparat, żeby uwiecznić najlepsze chwile urlopu, czyli wrzeszczące dzieci, co i rusz rzucające w nią piłką. Ach, plaża. Cały ten bajzel niestety ktoś musi posprzątać. Mamy więc również figurkę plażowego sprzątacza wyposażonego w robocze spodnie i miotłę. Śmieci zgarnia do zielonego kosza. Tylko kto przy zdrowych zmysłach wyrzuca całego dobrego banana? W innym miejscu ruda dziewczynka buduje zamek z piasku. Kolejna mini, symboliczna konstrukcja, która całkiem się tutaj sprawdza, choć chorągiew znana z serii Castle wydaje się tu trochę za duża. Dziewczyna ma zadrukowane krótkie nóżki i ładną bluzkę z zielonym wzorem. Nieopodal inny dzieciak puszcza jakąś łupankę z radia, wkurzając tym resztę plażowiczów. Wyraz jego twarzy sugeruje, że sprawia mu to satysfakcję. Ma fajną taką ala sportową koszulkę. Tuż pod posterunkiem ratownika babcia kupuje lody wnuczce. Cieszę się, że w zestawach pojawia się już od jakiegoś czasu coraz więcej figurek starszych osób. Zawsze to jest jakieś urozmaicenie wśród tłumów na ulicach LEGO City. Pozostałych figurek raczej nie ma co tu komentować. Dziewczynka jest raczej standardowa. No, pani lodziarka ma jeszcze całkiem fajną bluzkę w paski i nadrukowaną apaszkę. Nad bezpieczeństwem na plaży czuwa oczywiście dzielny ratownik zajmujący miejsce na stanowisku obserwacyjnym, na które najwyraźniej wskakuje, bo nie ma ono żadnej drabinki czy schodków. Ewentualnie pomaga mu wzlecieć siedząca obok papuga. Każdy, kto używał latania w Pokémonach, wie, że rozmiar latającego stworzenia nie ma żadnego znaczenia, gdy przychodzi do konieczności transportu. Ostatnim minimodułem, tym, który podoba mi się chyba najbardziej, jest hamak rozwieszony między dwoma drzewkami. Hamak jest całkowicie nowy, zaprojektowany tak, żeby układał się w kształt łódeczki, dzięki czemu minifig może w nim komfortowo leżeć. W tym wypadku jest to kolejny chłopiec, który nawet na plaży nie może się oderwać od smartfona. No co jest nie tak z tym dzisiejszą młodzieżą? Żartuję, wakacje wakacjami, ale wiadomo, 3 gwiazdki w Angry Birds się same nie wbiją. Na plaży nie bawią się wyłącznie ludzie. Znalazło się też miejsce dla pieska, dokładnie dalmatyńczyka, albo po prostu nietypowo ubarwionego owczarka, bo tegoż właśnie psiaka ten tutaj jest rekolorem. Całkiem ładny, choć zdecydowanie widziałbym dla dalmatyńczyka nową formę. Zwłaszcza, że na przestrzeni ostatnich lat powstało już kilka różnorodnych figurek psów i to w samym standardowym systemie, bo dochodzą jeszcze te z LEGO Friends. Bawimy się nie tylko na piasku, ale i w wodzie. Kolejni trzej plażowicze to nurek oraz pani na desce windsurfingowej oraz kajakarz. Kajak jest wciąż względnie nową częścią, deska z żaglem to już w zasadzie bardzo stare czasy, ale zaprezentowany tu wzór żagla jest całkiem fajny, taki nowoczesny. No i oprócz tego jeszcze kolejni przedstawiciele fauny, tym razem morskiej. Standardowa srebrna ryba to nic ciekawego, cieszą za to delfin i homar. Skorupiak zadebiutował w pierwszej serii Batmanowych minifigurek kolekcjonerskich, poza tym występuje tylko w sklepie wędkarskim z LEGO Ideas i 70922 Joker Manor, więc w wielkich i drogich setach. Fajnie, że dało się go też zdobyć łatwiej. No i jeszcze delfinek, później dostępny także z drugą serią Batmanowych figurek, najpierw pojawił się tutaj. Myślałem, że to tylko przekolorowany delfin z Friends, ale po porównaniu z takowym okazało się, że ma on zupełnie inny kształt i jest nieco większy, więc w sumie to też nowa forma. Bardzo sympatyczny zwierzak, minifig może go nawet chwycić za płetwę, żeby płynąć razem z nim. Niewiele klocków, dużo figurek i parę zwierzątek.
Nie każdemu takie zestawy uzupełniające trafią w gust. Mnie akurat taka figurkowa paczka się spodobała. No a gdyby ktoś w ogóle chciał zbudować rozbudowaną scenę plażową, to ten zestaw jest jak znalazł. I to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i tradycyjnie oczekujcie mnie znowu już wkrótce. Cześć!